Szczęść Boże, coś Wam powiem. Niedowiarstwo jest powszechnym objawem. Przy natłoku informacji, jakie na nas spadają, nawet trudno jest dać wiarę wszystkiemu. Jeśli chodzi o zmartwychwstanie, to czemu się dziwić, skoro to był pierwszy i dotychczas jedyny przypadek? Tylko w dzisiejszym opisie nie chodzi o fakt, lecz raczej o sposób przekazania tej informacji. Pan Jezus złamał panujące zasady i wybrał kobiety na orędowniczki wieści o zmartwychwstaniu. Kobiety stały się apostołkami apostołów, bo pierwsze były przy grobie i widziały jego pustkę. To prawda, że wiara Piotra i towarzyszy rozsypała się w Wielki Piątek. Ale było z czego ją odbudować. A co tymczasem robili uczniowie? Siedzieli przy stole. To też znamy z naszego życia, gdy po pogrzebie gromadzimy się przy stole, by wspominać zmarłego. Tyle, że oprócz historii nie wynika z tego nic. Pogadamy, powspominamy, pośmiejemy się i popłaczemy. Po wszystkim wrócimy do swoich zajęć. Wracamy do swojego życia, w którym nastąpiła jakaś pustka, ale pozwalamy, by to czas ją zapełnił. Dlatego Jezus zarzucał uczniom niewiarę, że nie pojęli niczego, nie wrócili i nie odczytali na nowo świętych pism, które im wykładał. Gdyby prześledzili jeszcze raz to wszystko, co Jezus im mówił, czytając proroków, nie siedzieliby bezczynnie. Papież Benedykt stanowczo powiedział, jeśli wy nie będziecie świadkami w swoich środowiskach, to kto to za was zrobi? Chrześcijanin jest w Kościele i z Kościołem, jest misjonarzem Chrystusa posłanym do świata. W podobnym tonie wypowiedział się także święty Jan Chryzostom. Wy jesteście solą ziemi. To tak jakby Jezus nam powiedział, powołanie, które do was kieruje, nie dotyczy tylko waszego życia, ale macie je przekazać całemu światu, który tak naprawdę nie jest na to wcale gotowy. Apostołowie też nie byli gotowi. Słowo kobiety nie sprowokowało ich do działania. Zignorowali je. I tak samo dziś my ścieramy się z ignorancją. Kościół i jego orędzie dobrej nowiny zderza się z obojętnością. A im więcej próbujemy działać, to tym bardziej pojawia się wrogość. Może nie jestem wielkim uczonym księdzem, ale jedna myśl towarzyszy mi od wczesnych lat kapłaństwa, którą powiedział mi mój pierwszy proboszcz. Jesteśmy jak prorocy, a zadaniem proroka jest siać, czyli mówić i głosić, bez patrzenia na owoce swojej pracy. Nie siedzieć w miejscu. Z różnym rezultatem, obarczonym moją ułomnością i wygodą, staram się tym przesłaniem kierować. Głosić w porę i nie w porę. Mówić, prowokować, wbijać szpilkę, która ma przebić balon lenistwa, a wyzwolić działanie. Jezus zarzuca niewiarę apostołom, bo nie uwierzyli kobietom, nie uwierzyli tym, co spotkali Pana w drodze do Emaus. A mimo wszystko mówi do nich, idźcie i głoście, żeby ludzie uwierzyli dla własnego zbawienia. A kto nie uwierzy, będzie potępiony. Ze wzruszeniem możemy zobaczyć, jak Jezus nie tylko zapomina i przebacza te błędy, ale nawet składa w ich ręce jeszcze większą misję, głosić dzieło zbawienia całej ludzkości. Nie ma się co użalać nad sobą i rozpamiętywać swoich porażek i niedoskonałości. Jezus zachęca wpierw apostołów, a potem nas, byśmy patrzyli w przyszłość, byśmy mieli ogromne zaufanie w działanie Ducha Świętego. On będzie w nas działał, jeżeli walczymy, jeżeli pozwolimy, by wchodził w nasze życie. Z Panem Bogiem.